Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że udało nam się sfinalizować ten długofalowy proces, który trwał. Cieszę się, że podpisaliśmy dzisiaj umowę z wykonawcą. Mam ogromną nadzieję, że w najbliższym czasie, czyli za 3 lata, będziemy mogli spotkać się na otwarciu tego nowego, pięknego obiektu, który powstanie. Czego życzę i Państwu, i sobie. Oczywiście, jak do każdego przetargu, no, celem udziału w przetargu jest przygotowanie jak najlepszej oferty i wygranie przetargu, a następnie podpisanie umowy i realizacja. Jest to największa nasza realizacja, też warto powiedzieć, że jest to największa inwestycja kubaturowa, myślę, że nie tylko w mieście, ale i w powiecie, realizowane w ramach zamówień publicznych. Więc tak, jest to nasza największa inwestycja. Rozpoczynamy prace projektowe. Przed nami seria kilku spotkań, zarówno z inwestorem, jak zapewne też z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, w celu uzgodnienia ostatecznej koncepcji budynku po uzyskaniu akceptacji koncepcji przez inwestora i inne podmioty zainteresowane. Przystępujemy do szczegółowych prac projektowych, które powinny zakończyć się uzyskaniem pozwolenia na budowę. Termin umowy to 36 miesięcy i w tym terminie jak najbardziej jest to realne, żeby wykonać. Natomiast czy to będzie ciut szybciej, czy będziemy na styk, no to dopiero w trakcie realizacji prac coś. Będzie to budynek pasywny, nowoczesny, ale te wszystkie rozwiązania będą ustalane na etapie projektowym.